Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż i zapraszam Was na kolejne nowości do City Skylines. Tak, ostatnio pojawił się Industries, ale jeden dodatek umknął mi uwadze i sądzę, że Wam również, ponieważ on się pojawił bardzo po cichu, nietypowo i właściwie mało było o nim słychać, nawet widać. Tak, a mianowicie mamy komplet wszystkich stacji radiowych, jakie są dostępne na PC, City Skylines i na PS4, więc mamy wszystko. Słucham, to jest moje własne, prywatne miasto, w które sobie tam buduję co jakiś czas. I przejdźmy do już naszych stacji radiowych. A mianowicie, to jest Green Fafik, to nieważne. Mamy full radia. Oczywiście to wszystko nam kosztuje, chyba że się kupi season passy wszystkie. No ale tak. Po pierwsze, co nam umknęło, to jest All That Jazz. I sobie zacznijmy od tego. Klikam pomiędzy reklamę, bo wiecie, no, reklamy to reklamy. I posłuchajmy sobie kawałka. All That Jazz Radio występuje również z Country Road Radio, czyli z tym w pakiecie za tam, zaraz zobaczę ile. Macie, posłuchajcie. Takie spokojne, relaksujące radyjko, które w pakiecie z Country Road Radio kosztuje zaledwie 33 zł. Powiem szczerze, ja tyle bym nie wydał na radio. Chyba że Season Pass, dlatego go mam. Ale całkiem przyjemne, pomijając to radyjko, naprawdę. Moje parki, rezerwaty przyrody. Dobrze. Posłuchajmy kolejnego radyjka, bo nie chcę tam wam tutaj też zajmować dużo czasu. Country World Radio, no to możecie na pewno kojarzyć, ponieważ tylko Jazz Radio nie miałem na PC. Country jest normalnie na PC dostarczane z... Co to się zepsuło? Nie wiem. Gdzieś ścieżkę umknęło. O! Można znowu kręcić! Naprawili to! Można znowu kręcić tymi ścieżkami, w którą stronę masz być przekręcone. I te parkowe w końcu zaczynają mówić, że nie działają. Okej, dobra. Nieważne. To jest Country Road Radio. Możecie je kojarzyć z mojej serii z Park Life'em na... Park Life'em i Industries na PC, bo tam faktycznie miałem kupione. Bardzo fajne, relaksujące radyjko i tak samo się często pojawia w serii Przygody Awizonosza, które się pojawiają raz na ludzki dok. Takie fajne, snujące się radyjko. I to jest w pakiecie właśnie z jazzem za 33 zł. Chyba że kupicie Season Pass, który daje wam Industries, Park Life, Green Cities, Park Life bez Green Cities i Industries, Park Life, nie no, i Green Cities chyba też to było w tym jednym Season Passie. Tak mi się wydaje. Tak to było. I tak pomijawszy to, wszystkie dodatki na PC, które już są dostępne, pomijając koncerty i tam jakieś drobne mniejsze i kampus, który się ostatnio pojawił, są dostępne już na wersji PS4 i Xbox. Co oznacza, że może niedługo pojawi się kampus na PS4. Dobrze, i przejdźmy do ostatniego radyjka. To radyjko na pewno wszyscy znacie i dobrze kojarzycie. Synthetic Down Radio. No z jednego miejsca oczywiście mówię o serii PC, mojej serii PC. W której faktycznie bardzo dużo z niego korzystałem, bo to jest takie mocne, prawdziwe Industries. No, co tu dużo mówić. Posłuchajcie sobie kawałek. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zdać w górę. No, i posłuchajmy jeszcze troszeczkę. To radio kosztuje 16,50, jakby ktoś się zastanawiał. No.
Dobrze, mam nadzieję, że to Tadejko Wam się spodobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Jeżeli jesteście nowi i chcecie zobaczyć recenzję wszystkich dodatków, które pojawiły się do Cities Skylines z PlayStation 4, mam nadzieję, że będę mógł je wypuszczać po kolei, to zostawcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i na wszystkie powiadomienia, a nie na tylko spersonalizowane, jeżeli chcecie wiedzieć wszystko, co się dzieje na tym kanale. Nie wiem, jak działa spersonalizowane, ale pewnie kiedyś się dowiem. No, i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. To jest moje miasto Green Favik, które prawdopodobnie będzie się coraz częściej pojawiać w tego typu filmach. Cześć!